To już półmetek sezonu zasadniczego w pierwszej lidze. Dziś ostatnia kolejka spotkań pierwszej rundy i prawdziwy hit w Ostrowie. Inter Dartum, drużyna jak do tej pory niepokonana, podejmuje marmę Polskie Folie Rzeszów. Czy Inter Dartum nadal będzie przewodził w tabeli z kompletem punktów? Czy dwa punkty wydrze tutaj drużyna z Rzeszowa? Przekonamy się po dzisiejszym spotkaniu. Zapraszam serdecznie. A teraz poznajmy składy zespołów na dzisiejszy mecz. Drużyna gości z numerem pierwszym Mikael Max. Z numerem drugim Karol Baran. Z trójką Tomasz Rępała. Jego partnerem będzie Dariusz Śledź z numerem czwartym. Z numerem piątym Maciej Kuciapa. I juniorzy z numerem szóstym Dawid Stachera. I z numerem siódmym Paweł Miesiąc. Trenerem drużyny z Rzeszowa jest Janusz Stachyra. I zestawienie drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego. Numer dziewiąty, kapitan Tomasz Jędrzejak. Z numerem dziesiątym pojedzie Michał Szczepaniak. Z numerem jedenastym Mariusz Węgrzyk. Z dwunastym Piotr Dym. Z numerem trzynastym obcokrajowiec Peter Karlsson. Z numerem 14 Sebastian Bruchheiser i z numerem 15 Bartosz Kwiatkowski, a trenerem jest Jan Grabowski. Drużyna z Ostrowa, jak na razie 5 zwycięstw i 0 porażek, 0 remisów, a więc bez straty punktu, wygrane z Gorzowem, z Opolem na wyjeździe w Krośnie, potem w meczu z Lublinem, no i wreszcie w spotkaniu, które pokazywaliśmy w Grudziądzu, no ale też przełożony bardzo ważny mecz wyjazdowy w Rybniku na przyszłą niedzielę. Drużyna Marmy, jak na razie jedyna porażka u siebie z zespołem Marsa Gorzów. Jak będzie dziś, przekonamy się po tym spotkaniu. Stachyra i Miesiąc, etatowa para drużyny rzeszowskiej, para juniorów oczywiście. Bruchheiser i Kwiatkowski reprezentować będą gospodarzy. Nie ma Marcina Liberskiego, który z reguły był partnerem Sebastiana Bruchheisera, ale odniósł kontuzję kilka dni temu podczas zawodów o młodzieżowe drużynowe mistrzostwo Polski. Stąd szansa dla Bartosza Kwiatkowskiego, a więc pierwszy, jakże ważny, bardzo dobry start gospodarzy gości na ciebie. Tego można było się spodziewać. Stachyra i Miesiąc są przecież starsi od swoich rywali, dużo bardziej doświadczeni, chociaż Sebastian Bruchheiser już wiele potrafi i zdobył, przynajmniej w tych biegach juniorów, sporo punktów. Niemniej w tym wyścigu zdecydowanie prowadzą goście już od pierwszego łuku. Kask żółty, Dawid Stachyra i kask biały, tuż za nim Paweł Miesiąc. Rośnie przewaga rzeszowskiego duetu. Za moment początek ostatniego okrążenia. Czyżby więc mocne uderzenie już na inaugurację dla gości. Wszystko na to wskazuje. Dawid Stachyra powiększył przewagę nad swoim klubowym partnerem, no ale oczywiście to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest na pierwszych dwóch pozycjach linii mety. A więc Dawid Stachyra cieszy się na pewno, tato Janusz, w parkingu. Cieszy się również z drugiego miejsca Pawła Miesiąca. A więc 5-1 w tym biegu i oczywiście wynik meczu także 5-1. Popatrzmy raz jeszcze na moment startu. No właściwie wszystko było jasne już po pierwszym wirażu. Na wyjściu łuk prowadził Dawid Stachyra, dołączył do niego na wyjściu z pierwszego łuku Paweł Miesiąc. Tak już zostało do samej mety. I drugi bieg przed nami. Mikael Max w kasku żółtym, Karol Baran w kasku białym, Tomasz Jędrzejak w kasku czerwonym i Michał Szczepaniak w kasku niebieskim. Mały manewr taktyczny w drużynie gości.
Karol Baran nie jedzie w parze z Tomaszem Rempałą, jak to było z reguły w poprzednich spotkaniach, ale trafił pod opiekuńcze skrzydła zawodnika zagranicznego Michaela Maxa. Natomiast Dariusz Śledź został dokoptowany do Tomasza Rempały. Czy te zmiany przyniosą jakiś skutek? Przekonamy się po zakończeniu dzisiejszego meczu. Sporo problemów sprzętowych miał również Karol Baran, ale co ciekawe, w tym sezonie wielu zawodników czali się na swoje silniki. Michael Max w kasku żółtym, ale szybszy ze startu Tomasz Jędrzejak, Szwed już jednak z przodu. Z tyłu Szczepaniak w kasku niebieskim, Jędrzejak, no a Karol Baran na miejscu ostatnim. Więc jak na razie bez niespodzianek taki scenariusz można było przewidzieć. No i ciekaw jestem, czy gospodarze, przede wszystkim Michał Szczepaniak, bo on jedzie na drugiej pozycji, jeszcze postarają się uprzykrzyć życie Michaelowi Maxowi. Niewiele na to wskazuje. Na razie Michael Max ma już około 25 metrów przewagi, przynajmniej na prostych, i nie powinien dać sobie wydrzeć pewnego zwycięstwa. A więc w takim wypadku wyścig zakończyłby się remisem, pod warunkiem, że Jędrzejak obroni się przed atakami Karola Barana, ale wiele na to wskazuje, jeszcze tylko jedno okrążenie. Michael Max, 3 punkty zaksięgowane, jeszcze efektownie wygiął się na szczycie ostatniego łuku, a za nimi dwójka żużlowców z Ostrowa, a więc w drugim biegu mamy remis 3-3 i po dwóch biegach goście prowadzą 8-4. Popatrzmy jeszcze raz, dobry start Tomasza Jędrzejaka, ale już na wyjściu z pierwszego łuku szybszy był Michael Max. Tu zawodnicy rywalizujący o trzecie miejsce w tym momencie, później Szczepaniak wyprzedził swojego klubowego kolegę. O, właśnie już tutaj i właściwie na tym emocje wyścigu drugiego się skończyły, bo pozycja Maxa była niezagrożona. A więc 8-4 to wynik spotkania po dwóch biegach. 8 punktów oczywiście na koncie drużyny rzeszowskiej, 4 to dorobek drużyny gospodarzy. Ale to wszystko zmieni się już za kilkadziesiąt sekund. Przed nami wyścig trzeci. Mariusz Węgrzyk, kask czerwony, Piotr Dym, kask niebieski, Tomasz Rempała, kask żółty i widoczny przed momentem na ekranie Dariusz Śledź. Mówiłem o tych taktycznych zmianach, których dokonał duet Janusz Stachyra, trener, i Jacek Ziółkowski, menedżer. Karol Baran dostał się pod skrzydła Michaela Maxa, jeśli mogę użyć takiego określenia, a Dariusz Śledź będzie jechał w parze z Tomaszem Rempałą. A więc Rempała, Węgrzyk, Śledź i Dym. Tak to wygląda według pól startowych. W dzisiejszym meczu zawodnicy jadą drugim zestawem startowym. Rzeszowianie już grzecznie przy taśmie. Teraz podjeżdżają rywale. Patrzę na zegar. Jeszcze jest 10 sekund. Piotr Dym też podjeżdża w sobotę. 6 punktów w meczu w Anglii. A w niedzielę już w Ostrowie. No i wreszcie wygrali start gospodarze. Bardzo dobrze w kasku czerwonym Węgrzyk. I tam do przodu przebija się Piotr Dym. Ale to na razie wystarcza na trzecie miejsce, które zresztą musi jeszcze toczyć walkę z Dariuszem Śledziem. I teraz trzeci jest Śledź, a drugi za plecami Węgrzyka jedzie Tomasz Rempała. Bardzo ciasno tam pomiędzy Tomaszem Rempałą, Piotrem Dymem i Dariuszem Śledziem. I teraz Dym atakiem po wewnętrznej wsypa się na trzecie miejsce. Tak, teraz już wyraźnie, ale ładna była ta rywalizacja o jeden. Jakże cenny punkt z przodu, nic specjalnego się nie dzieje. Mariusz Węgrzyk, tak jak było do przewidzenia po tej konkluzji w meczu jeszcze przed rozpoczęciem sezonu z Unią Leszno, wrócił do składu i jest bardzo pewnym punktem drużyny. 2,8 punkty z biegu, to świadczy chyba najlepiej ostatnie okrążenie. Mariusz Węgrzyk jedzie pewnie kibiców Ostrowa po 3 punkty. Drugi jest Tomasz Rempała, trzeci Piotr Dym, a więc w trzecim biegu gospodarze odnoszą pierwsze parowe zwycięstwo 4 do
dwóch i przewaga gości tym samym maleje już tylko do 2 punktów. Kask czerwony to Mariusz Węgrzyk. Kapitalny start, dojazd do krawężnika. Odebrał możliwość jakiegokolwiek manewru jadącemu na torze pierwszym Tomaszowi Rempale, a tam z tyłu Piotr Dym z Dariuszem Śledziem przez 2 okrążenia toczyli naprawdę ładny pojedynek o 3. miejsce. W 4. biegu zobaczymy 2 młodzieżowców i 2 liderów ekip. 10 do 8 to aktualny wynik meczu z numerem 14 Sebastian Ruchajzer, 18-latek. Najlepszy jak dotąd junior w drużynie z Ostrowa, a w kasku żółtym przygotowuje się do startu Maciej Kuciapa, wychowanek zespołu z Rzeszowa. 2 sezony spędził w drużynie zielonogórskiej. Obok nich w tym biegu zobaczymy w kasku czerwonym Petera Karlsona i w kasku niebieskim Dawida Stachyrę. Jakieś problemy z pokrowcami. No tak. Zawodnicy gości wyjechali w żółtych pokrowcach, 2 żółtych pokrowcach, to jest oczywiście niedozwolone. Trwają jeszcze zabiegi, 20 sekund, no, miejmy nadzieję, że nie spowoduje to wszystko wykluczenia zawodnika z Rzeszowa w kasku białym, Dawid Stachyra. Karlsona, dobry start Kuciapy, ale Karlson w kasku czerwonym jednak z przodu, Kuciapa za nim. No i na miejscu 3 Sebastian Bruchajzer, który, przypomnę, w wyścigu pierwszym zdecydowanie przegrał. A teraz po pierwszym kółku ma przynajmniej 10 metrów przewagi nad swoim nieco starszym kolegą. Karlsson z przodu. No jeżeli Peter Karlsson wygrywa start, przynajmniej w naszej lidze bardzo trudno go dogonić. Ta przewaga nad Maciejem Kuciapą jest coraz większa, a z tyłu o 1 punkt walczą juniorzy. To zresztą było do przewidzenia, tak dzieje się często. Dawid Stachyra teraz troszeczkę szerzej wyniósł się na wyjściu z łuku. Będzie próbował na pewno ten 1 punkt wydrzeć Sebastianowi Bruchajzerowi. No i na pewno będzie mu o to łatwiej niż Maciejowi Kuciapie odebrać zwycięstwo Karlsonowi. No i proszę, ostry, ale zgodnie z przepisami atak Dawida Stachyry. No i ten wyścig zakończy się remisowo 3-3, a nie, jak się początkowo wydawało, 4-2 dla gospodarzy. A więc Peter Karlsson w minionym tygodniu odjechał aż 3 mecze w brytyjskiej lidze Elit, a jeszcze w międzyczasie wyskoczył do Szwecji i tam w lidze szwedzkiej we wtorek zdobył 15 punktów dla swojej drużyny Luxo Stars. Popatrzmy raz jeszcze. Karlsson o pół koła szybszy na łuku od Kuciapy, ale to wystarczyło. Tutaj próbował jeszcze zmieścić się pod lewym ramieniem Macieja Kuciapy Sebastian Bruchajzer. To się nie udało. Potem jechał przez dłuższy czas na 3. pozycji i dopiero na przedostatnim łuku tego wyścigu został wyprzedzony przez Dawida Stachyrę. No i 4 biegi za nami. Jak można było się spodziewać, spotkanie jest zacięte. Może wyścigi nie są na razie zbyt ciekawe, przyznajmy to, ale wynik na styku, a przecież to bardzo podoba się kibicom. 13 do 11 w kasku czerwonym Mariusz Węgrzyk na Państwa ekranach, a to z numerem 12 Piotr Dym. Bardzo dobry sezon Piotra w polskiej lidze. No i rywale Mikael Max i z numerem 2 w kasku białym Karol Bara. Max, o czym wspominałem, w sobotę w Grand Prix Szwecji pełnił rolę rezerwowego. Wystartował w 1 biegu, no ale starał się chyba nie przeszkadzać rywalom. Przyjechał daleko, daleko z tyłu. Była chyba taśma, takie miałem wrażenie. I tak, bieg jest przerwany. Wydawało mi się, że Karol Baran nie wytrzymał nerwowo i to on dotknął taśmy, ale jak zobaczymy powtórkę, to wszystko się wyjaśni.
Miguel Max jeszcze nie wie, co się dzieje. Jest potwierdzenie speakera, a więc Karol Baran był tym, który dotknął taśmy. Z tego ujęcia akurat tego nie widzieliśmy, ale jednak reporterskie oko mnie nie myliło. Zdezorientowany nieco Miguel Max. Karol Baran dopiero teraz chyba zorientował się, że z tego biegu będzie wykluczony. Nie, no dalej przygotowuje się do startu, ale kierownik startu wyraźnie pokazuje białą tabliczkę i czarną chorągiewkę. Tak jakby Karol nie zgadzał się z decyzją sędziego, pana Andrzeja Terleckiego z Gdyni, ale ja byłem przekonany, że to on pierwszy wjechał w taśmę. No i trzeba będzie wszystko powtórzyć od nowa. W tej sytuacji duża odpowiedzialność przed Miguelem Maxem. On musi wygrać ten bieg, aby duet Rzeszowski go nie przegrał. No bo skoro nie będzie jechał Karol Baran, no to wszystko jest jasne. Jakieś zabiegi przy motocyklu Maxa. Podenerwowany trener Stachyra pokazuje. Półtorej minuty zostało jeszcze do startu i mechanicy przy motocyklu, a właściwie motocyklach Miguela Maxa, tymczasem rywale Mariusz Węgrzyk i Piotr Dym już czekają na Szweda przy linii startowej. Mariusz Węgrzyk zainaugurował sezon także w lidze szwedzkiej. W meczu kaparny z Luxo Stars zdobył 2 punkty, a więc nie najlepiej, ale to dopiero pierwsze spotkanie. Z drugiej strony, co tu kryć, poziom Ekstraligi Szwedzkiej jest na pewno wyższy niż polskiej pierwszej ligi. To nie ulega żadnej wątpliwości. Tam startuje przecież cała światowa czołówka. Jest już Miguel Max, a więc za moment rozpocznie się powtórka wyścigu piątego bez wykluczonego za dotknięcie taśmy Karola Barana. Max, Dym i Węgrzyk. Dobry start Dyma, ależ kapitalnie zachował się teraz jadący w kasku niebieskim Piotr Dym. Wygrał start, natychmiast ściął do krawężnika, zablokował Szweda. No i może teraz wreszcie doczekamy się wielkich emocji na to, że Max musi gonić swojego rywala. Z tyłu Mariusz Węgrzyk na pewno jeszcze nie zrezygnuje z dogonienia Szweda, a Miguel Max będzie atakował Piotra Dyma. No, ciekaw jestem, jaki repertuar ataków zastosuje Miguel Max. Jak na razie próbuje nieco węższych niż rywal wyjść z łuku. Teraz zaatakował nieco szerzej i ściął do krawężnika i ten atak zakończył się powodzeniem. No, co klasa, to klasa. No i proszę, jeden mądry atak, jeden mądry wala i już jest 20-25 metrów z przodu Miguel Max. Ostatnie okrążenie, a więc dobił swego zaskakująco łatwo Szwed i obroni remis w tym biegu dla drużyny Barwy. Miguel Max pierwszy z dużą przewagą przed Piotrem Dymem i na miejscu trzecim Mariusz Węgrzyk, a więc zrobił Szwed to, co do niego należało. Dziękuję sobie z Piotrem Dymem. Niezadowolony Piotrek na pewno. Wydawało się, że może pokusić się o zwycięstwo w tym biegu po kapitalnym starcie i po kapitalnym tym manewrze przy wejściu w pierwszy łuk. Być może będziemy mogli go zobaczyć. Karol Baran niepocieszony, ale poklepuje tam serdecznie Maxa. A to już mamy ten decydujący atak Miguela Maxa, ale jego konsekwencją było rozegranie poprzedniego wirażu. Max pojechał optymalną ścieżką, napędził się, ściął do krawężnika, nabrał prędkości, przemknął tam z prędkością ekspresu pod lewym ramieniem Dyma, no i pognał po 3 punkty już do linii mety. Tomasz Rępała, Sebastian Bruchheiser, Dariusz Śledzi, Peter Karlsson to obsada wyścigu szóstego. Cały czas prowadzą goście od pierwszego wyścigu, a od biegu trzeciego ta przewaga wynosi 2 punkty. 2 ostatnie biegi zakończyły się remisowo. Kask biały,
to Dariusz Śledź. Kask żółty Tomasz Rępała, kask niebieski Sebastian Bruchheiser i kask czerwony Peter Kars. Teraz możecie ich Państwo obejrzeć z przodu, tak jak ustawili się na linii startu. Michael Max w ubiegłym roku był najlepszym zawodnikiem w pierwszej lidze, no ale jeździł wtedy w barwach Towarzystwa Żużlowego Sipma z Lublina. No, teraz miałby ochotę powtórzyć to osiągnięcie, ale przede wszystkim jego brat chętnie ten honor będzie chciał mu odebrać. Jak na razie nieco lepszą średnią ma młodszy Michael. Tomasz Rępała czy Peter Carson? Chyba jednak Carson na wyjeździe z łuku. Tak jest, Carson, a za nim Tomasz Rępała i Dariusz Śledź, a więc na... Dariusz Śledź jest teraz drugi, napędza się wychowanek lubelskiego motoru, który najlepsze lata swojej kariery spędził chyba jednak we Wrocławiu. No a teraz zdobywa punkty dla drużyny Malmy w polskiej połowie Rzeszy. Carson, przewaga już duża, a za nim duet Rzeszowa. Patrzę jeszcze na Sebastiana Bruchheisera, czy on jest w stanie zbliżyć się do Tomasza Rępały, no biorąc pod uwagę, że to już ostatnie okrążenie będzie to jednak trudne. Rępała powiększa zresztą nieco swoją i tak dużą przewagę. A z przodu, kilkadziesiąt metrów z przodu, Peter Carlson. A więc 3-3. Trzeci z rzędu remis w tym spotkaniu. A dla Petera Carlsona jest to już drugie zwycięstwo w tym meczu w dwóch startach. Wydawało się, że na pierwszym łuku szybszy może być Tomasz Rępała, ale nie zdążył wynieść się na zewnątrz. Peter Carson miał większą prędkość na wyjeździe z łuku. Tutaj jeszcze jechali w kontakcie, ale już samo wejście w drugi łuk. Carson odkręcił manetką gazu i pognał do przodu. Jak na razie więc więcej radości mają rzeszowianie. Jest grupa kibiców ze stolicy Podkarpacia na stadionie w Ostrowie. 19 punktów na koncie ich drużyny, 17 punktów mają rywale. No i pewnie sympatycy zespołu z Rzeszowa, jak również przedstawiciele sponsora strategicznego Marmy, Polskie Folie z panią Martą Punktorak na czele, którzy są obecni na stadionie, nie mieliby nic przeciwko temu, aby tak już zostało do końca, ale będzie to na pewno bardzo, bardzo trudne. Dawid Stachyra pojedzie w kolejnym biegu, a więc nie zmienia go Janusz Stachyra na Pawła Miesiąca. Na razie nie było zresztą takiej potrzeby. W kasku białym Stachyra, w kasku żółtym Kuciapa, w kasku czerwonym Jędrzejak i w kasku niebieskim Szczepaniak, a więc każdy wynik właściwie w tym wyścigu jest tutaj możliwy. Zarówno podwójna wygrana gospodarzy, jak i nawet podwójna wygrana gości, pod warunkiem, że Dawid Stachyra odjedzie ze startu, jak to mówią żużlowcy. Nie odjechał, ale pierwszy Maciej Kuciapa i po zewnętrznej teraz zaatakują gospodarze w kasku czerwonym. Tomasz Jędrzejak jest już blisko. Na razie jednak Maciej Kuciapa szeroko atakuje Jędrzejak. Kuciapa oczywiście również wynosi się na zewnątrz, ścina Tomasz Jędrzejak. No to taki alfabet żużlowy, można to pokazywać modelowo wręcz, jak to się powinno robić, ale jak na razie Maciej Kuciapa odbiera zdecydowane ataki Tomasza Jędrzejaka, nawet zwiększa przewagę. Bardzo spokojnie jedzie rzeszowianin, ta przewaga jest już spora. Szczerze mówiąc, myślałem, że ten bieg będzie bardziej zacięty, że para, silna przecież para Jędrzejak Szczepaniak, nie pozwoli tak łatwo uciec Maciejowi Kuciapie. I jeszcze jedno okrążenie, a Dawid Stachyra tym razem niestety tylko statystuje. Ciapa, to już ostatni łuk, oglądamy parę zespołów Widaru. Kto przyjedzie drugi? Drugi jednak Tomasz Jędrzejak, trzeci Michał Szczepaniak i czwarty
Dawid Stachyra. A niezadowoleni widzowie z Ostrowa z pewnością liczyli, że tutaj ich ulubieńcy odrobią przynajmniej stratę 2 punktów. Tak się jednak nie stało. Maciej Kuciapa w kasku takim ni to żółtym, ni to złotym okazał się zdecydowanie najlepszy. Popatrzmy, jak do tego doszło. Kuciapa wyraźnie wygrany start. I Jędrzejak nie miał co szukać tutaj na wewnętrznej. Próbował szeroko, podobnie zresztą jak Michał Szczepaniak, któremu przeszkodził nieco w początkowej fazie biegu Dawid Stachyra. Ale tutaj Ostrowianin był już z przodu, a tu jeszcze próba Tomasza Jędrzejaka, ale odparta przez Macieja Kuciapę. Drodzy Państwo, no teraz proponuję, abyśmy usiedli wygodniej w fotelach. Będziemy wszak świadkami chwili szczególnej. Otóż po raz pierwszy w polskiej lidze stają przeciwko sobie rodzeni bracia, chociaż o różnych nazwiskach, Peter Carson i Michael Max. To wydaje się nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę, że Peter Carson jeździ u nas od 1991 roku, aczkolwiek z przerwami, a widoczny teraz na ekranie Michael Max od roku 1995. No ale albo jeździł jeden, albo drugi, albo reprezentowali kluby z różnych klas rozgrywkowych, albo też jeździli w jednym klubie, w RKM-ie Rybnik. I jakoś tak mijali się, nie mieli okazji rywalizować w polskiej lidze dotąd. No i prawdopodobnie dzisiaj będzie ten wielki debiut. Prestiżowy bieg. Czy Peter Carson w kasku czerwonym, czy jego młodszy brat Michael Max w kasku żółtym? No bo do tej rywalizacji chyba nie włączył się jednak Karol Baran w kasku białym i Bartosz Kwiatkowski w kasku niebieskim, który zastępuje Sebastiana Bruchheisera. I Peter jest lepszy ze startu. Próbuje po wewnętrznej Michael Max, ale tam brat nie zostawił mu miejsca. Napędza się Max, ale ciasto wchodzi i wypycha swojego brata troszeczkę. I kto? Jednak Peter, ale walka. Tego można się było spodziewać. Znowu ścina Michael Max do krawężnika. Jadą ramię w ramię i Rzeszowianin jest pierwszy. I teraz co zrobi Peter Carson? On teraz ciaśnie wyjeżdża. No jadą tak, jakby jechali parą. Ktoś mógłby sobie to wyobrazić, że tak właśnie powinno się jechać parą. No może nie do końca, bo teraz Peter próbował wywieźć troszeczkę swojego brata. Nie udało się to. I Michael Max jest pierwszy. Teraz jedzie bardzo szeroko, ale ma już kilkanaście metrów przewagi. No fascynujący bieg. Przynajmniej te 3 pierwsze okrążenia, ale tego należało się spodziewać. No i teraz już spokojnie Michael Max w tym prestiżowym pojedynku jest jednak lepszy od swojego brata. Na miejscu drugim Peter Carson, na miejscu trzecim Karol Baran i na miejscu czwartym Bartosz Kwiatkowski. No, mieliśmy duży ładunek emocji w tym wyścigu. Spodziewany zresztą, cieszą się rzeszowscy kibice ze zwycięstwa Michaela Maxa. Popatrzmy raz jeszcze, jak do tego doszło. Start wygrany zdecydowanie przez Petera. Tutaj Michael zaatakował ciaśniutko przy samym krawężniku. Próbował pod łokieć wcisnąć się bratu. Popatrz. Przed nim kołem wjechał na trawę, ale to jest dozwolone, o ile dwoma kołami nie przetnie tej białej krawędzi toru, zwanej przez żużlowców kredą. I jeszcze tu prowadził Peter. No dopiero jeden z następnych ataków Michaela był skuteczny. Gdzie jest Michael? Bo widzimy na razie tylko Petera w kasku czerwonym. A no jest, po wewnętrznej atakuje. A więc podobnie jak na poprzednim kółku. No i tutaj Peter Carson, którego wyrzuciło na zewnątrz, zachował się inteligentnie, ściął natychmiast do krawężnika, chcąc odzyskać stracony dystans. I to mu się jeszcze w tym momencie udało. Ten decydujący szturm Michaela nastąpił nieco później.
Teraz zaatakował po zewnętrznej, a więc zupełnie inaczej niż na poprzednich okrążeniach i być może tym troszeczkę zmylił swojego brata. Przed nami wyścig, kto wie, czy nie kluczowy dla losów dzisiejszego meczu. Czwórka zawodników o bardzo zbliżonym dorobku punktowym, 26 do 22 dla gości. Tomasz Rępała, kask żółty, ma do tej pory 3 punkty. Dariusz Śledź, kask biały, 2 punkty. Tomasz Jędrzejak, kask czerwony, 3 punkty. I Michał Szczepaniak, kask niebieski, również 3 punkty, a więc żaden z tych zawodników jeszcze biegu nie wygrał i tu również każdy wynik w tej konfrontacji jest możliwy. No jeżeli goście myślą o zwycięstwie w dzisiejszym meczu, a przecież myślą, nie może być inaczej, to powinni zacząć odrabiać straty. Czy to uda się przynajmniej częściowo w biegu 9? Zobaczymy. Szczepaniak w kasku niebieskim już skoncentrowany, przygotowany do startu. No, już minęły 2 minuty, kiedy Dariusz Śledź tak lekko dotknął taśmy. Podważliwy był sędzia Terlecki. I bardzo dobry start Śledzia, bardzo dobry start również Szczepaniaka. A z tyłu Tomasz Rępała zaatakował udanie Tomasza Jędrzejaka. Ależ jadą ciasno w kontakcie i tu wszystko jeszcze, drodzy Państwo, może się zdarzyć. Jak na razie prowadzi Szczepaniak przed dwójką zawodników z Rzeszowa. Dariusz Śledź, bardzo dobra postawa jak na razie w dzisiejszym meczu, bo początek sezonu miał bardzo kiepski, a teraz walczy, ma punktowane pozycje, stara się jechać jak najlepiej. Tymczasem teraz Tomasz Jędrzejak atakuje Tomasza Rępałę. Tomasz Rępała poszerza tor jazdy, ale znalazł to miejsce między nim a bandą. Kapitan drużyny z Ostrowa i teraz będzie jeszcze atakował Dariusza Śledzia. Obejrzał się Dariusz Śledź do tyłu, gdzie jest jego rywal. Widzi, że to nie przelewki, trzeba odgrywać po 2 punkty i być skoncentrowanym do samej mety. Szczepaniak daleko z przodu, jeszcze jeden atak Jędrzejaka, ale jest zbyt daleko, aby wyprzedzić rywala. Także spokojnie kontrolował sytuację, tak aby dowieść ten jeden punkt i aby pozwolić swojej drużynie wygrać ten bieg, chociaż 4 do 2. Popatrzmy raz jeszcze, bardzo dobry bieg, szczególnie pierwsze 2 okrążenia. Dariusz Śledź, wydawało się, że obejmie prowadzenie. Michał Szczepaniak po wewnętrznej i to on w konsekwencji wyjechał pierwszy z tego łuku. Tutaj już przewaga Szczepaniaka dosyć wyraźna. A tam z tyłu o trzecie miejsce rywalizowali Rępała i Jędrzejak. Ostatecznie lepszy okazał się Tomasz Jędrzejak. Kibice z Rzeszowa przyjechali autokarem na dzisiejszy mecz. Bardzo ładny gest wobec Piotrka Winiarza, kontuzjowanego na Węgrzech zawodnika drużyny rzeszowskiej, wieloletniego kapitana. A to jego wieloletni kolega z toru Maciej Kuciapa. Przegrał pierwszy bieg z Peterem Carlsonem, drugi jednak wygrał w Cuglach. No i teraz pojedzie w parze z Pawłem Miesiącem, który zastąpi Dawida Stachyrę. Miesiąc w kasku białym, w kasku niebieskim Piotr Dym i w kasku czerwonym Mariusz Węgrzyk. A więc według kolejności toru Węgrzyk, Miesiąc, Dym i Kuciapa z najbardziej zewnętrznego czwartego pola startowego. Spore zainteresowanie dzisiejszym meczem w Ostrowie, no ale tego można było się spodziewać, przecież to ligowy szczyt. Poza tym jak są wyniki, jak drużyna jedzie, to są kibice. To stara prawda. Patrzmy na ten start. Kuciapa tam zablokowany bezwzględnie przez Piotra Dyma i na prowadzeniu Mariusz Węgrzyk, a na miejscu drugim Paweł Miesiąc. Ten chłopak wiele już potrafi, choć to jeszcze junior. Teraz Maciej Kuciapa rozpoczyna pościg. Dużo stracił na tym pierwszym łuku, tam na zewnętrznej, kiedy troszeczkę zagrzebał się i został zablokowany na wyjściu z pierwszego łuku przez Piotra Dyma. I teraz
Czerwieka. Wydaje się nie podlegać dyskusji. Sporo stracił Maciej Kuciapa. Piotr Dym dobiera się do skóry Pawłowi Miesiącowi. Jest już bardzo blisko. Ma jeszcze jedno kółko. Maciej Kuciapa stracił już kilkanaście metrów. I teraz Piotr Dym zaatakuje po szerokiej i zepchnie chyba do krawężnika. Nie próbuje po zewnętrznej, ale to chyba nie tak ten atak miał wyglądać. Jeszcze Maciej Kuciapa włącza się na się nie zmieni nic. Ciekawy był to jednak bieg. O ile trzy punkty Mariusza Węgrzyka niezagrożone właściwie od samego startu, to rywalizacja o miejsca od drugiego do czwartego naprawdę mogła się podobać. I trwała właściwie do linii mety. Tam jakieś pretensje Maciej Kuciapa chyba miał do Piotra Dyma, niezadowoleni kibice. Popatrzmy jeszcze raz, jak doszło do spięcia pomiędzy tymi zawodnikami. No, a właśnie tutaj bardzo szeroko pojechał Piotr Dym. Uderzył kołem motocykl Macieja Kuciapy, no nie zostawił mu ani grama miejsca, jeśli można tak powiedzieć, ani milimetra. No i chyba o ten atak Maciej Kuciapa miał pretensje do swojego rywala z Ostrowa. W zwycięstwie 4-2 w wyścigu 10. Mamy remis 30-30. To pierwszy remis dopiero w dzisiejszym meczu. Cały czas prowadzili goście. No i to spotkanie właściwie rozpoczyna się od nowa, choć tak naprawdę do końca pozostało już tylko 5 biegów. Ostrej reprymendy udzielił sędzia pan Andrzej Terlecki Maciejowi Kuciapie i Piotrowi Dymowi za te niepotrzebne przepychanki po zakończeniu wyścigu 10. Ale miejmy nadzieję, że już wszystko jest dobrze, emocje opadły i nie będzie dalszych konsekwencji. Sebastian Bruchheiser, kask niebieski, i Tomasz Jędrzejak, kask czerwony. To para gospodarzy, natomiast goście, kask biały Dariusz Śledź i kask żółty Tomasz Rępała. A więc kolejny wyścig, w którym trudno wskazać faworyta. Tomasz Rępała, trzeci z kwartetu braci, jedyny, który nie jeździ w Ekstralidze. Przypomnę, chociaż wytrawni kibice wiedzą to doskonale, najstarszy Jacek reprezentuje Unię Leszno, drugi Grzegorz i najmłodszy Marcin Unię Tarnów. Bardzo dobry start Śledzia, bardzo dobry start Rępały i na 5-1 jadą jak na razie. Z tyłu atakuje Bruchheiser i atakuje przede wszystkim Jędrzejak w kasku czerwonym. Tomasz Jędrzejak po zewnętrznej, ależ on jest szybki, jeszcze nie dał rady. Zjechał przytomnie do siatki Tomek Rępała. Teraz pojechał bardzo szeroko, a więc Jędrzejak próbuje po wewnętrznej, ale chyba nie zdąży tam wcisnąć się Rępale przy białej linii. Nie zdążył. Ten doświadczony zawodnik wreszcie zaczyna jeździć tak, jak tego życzyli sobie kibice, a on sam, bo przecież Dariusz Śledź był niegdyś znakomitym zawodnikiem. To była ścisła krajowa czołówka. No i teraz pokazuje, że nie zapomniał, jak się jeździ, kiedy sprzęt jest dopasowany, kiedy wszystko gra, i wtedy Rzeszowska wygrywa 5-1, a więc Dariusz Śledź przed Tomaszem Rępałą. Dopiero trzeci Tomasz Jędrzejak i czwarty Sebastian Bruchheiser. A więc zadowolona pani Marta Półtorak. A więc odzyskują prowadzenie goście. Patrzmy raz jeszcze. Kapitalny start Dariusza Śledzia. Nie było żadnych wątpliwości, to najszybciej wpadnie w pierwszy łuk, a po zewnętrznej Tomasz Rępała. Początkowo dopiero czwarty jechał Tomasz Jędrzejak. Szybciutko wyprzedził jednak swojego partnera. Atakował w pierwszej fazie biegu, chcąc
zdobyć chociaż drugie miejsce, no ale to się nie udało. Tomasz Rępała bronił się bardzo dobrze. ...35-31 prowadzi zespół Marmy Polskiej Folii z Rzeszowa. No i gospodarze muszą wziąć się do roboty, odrabiać straty. Będzie to ciężkie, przynajmniej w tym biegu, bo w kasku żółtym startuje niepokonany jak do tej pory lider drużyny z Podkarpacia, Mikael Max. Jego partnerem będzie, jeśli dobrze widzę, Paweł Miesiąc, który zastępuje Dawida Stacherę, a rywalami Mariusz Węgrzyk. To kask czerwony i Piotr Dym, kask niebieski. Czyżby więc dwa punkty miały jednak pojechać do Rzeszowa jeszcze za wcześnie na tego typu dywagacje? Jeszcze cztery biegi przed nami, no i wszystko może ulec zmianie. Dobry start Dyma, Mikael Max słabo, ale bardzo inteligentnie teraz pojechał po wewnętrznej i już jest pierwszy. Jak on to zrobił? Zamieszanie było na tym pierwszym, być może w powtórce będziemy mogli to prześledzić. Stracił na tym najbardziej jadący w kasku czerwonym Mariusz Węgrzyk, który zupełnie przestał liczyć się stawce i teraz próbuje jeszcze obronić jeden punkt, dogonić chociaż Pawła Miesiąca. A przewaga Carlsona, który co to kryć, zaspał na starcie, ale widząc, że rywale odjechali na zewnętrzną zbyt szeroko, przyciął do krawężnika i już na przeciwległej prostej pierwszego okrążenia był na pierwszym miejscu. To trzeba mieć, jak to się mówi, oczy dookoła głowy. Czasem z tyłu jeszcze ciekawa sytuacja. Atakuje Mariusz Węgrzyk Pawła Miesiąca, ale chyba nie da rady. No i 4-2 dla drużyny z Rzeszowa. I to już jest 6 punktów przewagi. Czekam, drodzy Państwo, na powtórkę sytuacji z pierwszego łuku. To zwycięzca wyścigu, Mikael Max. Czwarta trójka na jego koncie, a więc komplet 12 punktów. Wyścigu 12 zwyciężył Mikael Max, zdobył 3 punkty, drugi był Piotr Dym, 2 punkty. Na miejscu drugim Piotr Dym, na miejscu trzecim Paweł Miesiąc, no i na miejscu czwartym to niespodzianka Mariusz Węgrzyk. Popatrzmy, co tam stało się. Na pierwszym łuku to Piotr Dym. A no właśnie, bardzo tam było ciasno. Twardy męski pojedynek stoczyli Miesiąc z Węgrzykiem. Nie zmieścił się po prostu Mariusz Węgrzyk, nie zdążył się złożyć. No i zupełnie stracił rytm jazdy. A tu Mikael Max po profesorsku zobaczył, że jest dużo wolnej przestrzeni na wewnętrznej części toru. Tam właśnie pojechał, wykorzystał olbrzymią lukę, jaką stworzył mu Piotr Dym, no i dowiózł konsekwencji 3 punkty do mety. Coraz trudniejsza zatem sytuacja gospodarzy. Przegrywają już różnicą 6 punktów. No i teraz nawet nie bardzo jest sens robić zmianę taktyczną, bo jedzie akurat drużynie Itaru Dartomu bardzo silna para, Peter Carlson, Michał Szczepaniak. A rywale to Maciej Kuciapa i Karol Baran. Karol Baran, kask biały. W tym tygodniu zaliczył mecz w lidze szwedzkiej. Ipswich Swindon zdobył 6 punktów w 5 startach. No i był to jeden z lepszych występów Karola Barana na Wyspach. Jeszcze nie wiadomo, czy zostanie w zespole Ipswich do końca sezonu ten zawodnik, chociaż biorąc pod uwagę kłopoty kadrowe popularnych Wiedźm, jest to całkiem możliwe. A być może Karol rozjeździ się i będzie zdobywał więcej punktów zarówno w Anglii, jak i przede wszystkim w swojej macierzystej lidze, a więc w lidze polskiej. No, teraz nie ma wyjścia. Muszą po prostu Ostrowianie ten wyścig wygrać. 4 sekundy, 3, już wszyscy zastygli i kto będzie najlepszy na starcie? A więc Karol Baran. Karol Baran jest pierwszy, Peter Carlson za nim, Michał Szczepaniak trzeci. Oczywiście taka sytuacja bardzo odpowiada gospodarzom, ale nie sądzę, żeby Peter Carlson
dopuścił, aby tak zostało do linii mety, a tam jeszcze z tyłu próbuje w to wszystko wmieszać się Maciej Kuciapa. Karol Baran, no dotychczasowe biegi takie sobie, jeden punkt w trzech wyścigach, a teraz prowadzi. Karlsson zaatakuje teraz chyba szerzej, przynajmniej na wjeździe w łuk i szeroko pociągnie do końca. Rozgląda się Baran, gdzie jest rywal. Maciej Kuciapa tymczasem zjeżdża z toru, ma defekt, a Karlsson bardzo szeroko, ale to jeszcze nie ten atak. Czy pokona Karola Barana? No może teraz bardzo mądrze broni się Karol Baran i zachowuje tą przewagę i to już jest, drodzy Państwo, ostatni łuk, a więc musi wszystko postawić. Karlsson daje tą kartę szeroko, ten Karlsson, ale... No i kto? Czyżby jednak Peter Karlsson? Szał radości na widowni, a więc chyba jednak Peter Karlsson, no błysk szprychy. Dziękuję sobie za walkę. Piękny pojedynek. No nie wiem, czy to był gest radości w wykonaniu Karola Barana za piękny bieg, czy jednak troszeczkę jest niepocieszony, że nie dowiózł punktów. Peter Karlsson, piękny gest, zabiera do parkingu Macieja Kuciapę, który miał defekt. Tu moment startu, kapitalnie wyskoczył Karol Baran. Spore zamieszanie tu na łuku, stracił rytm jazdy Michał Szczepaniak, ale z łuku wyjechał przed Maciejem Kuciapą, no a Peter Karlsson gonił do ostatnich metrów tego biegu Karola Barana. No i być może zobaczymy, jak te ostatnie metry wyglądały, ale mam już potwierdzenie od sędziego, że zwycięzcą tego biegu był jednak zawodnik z numerem 13 w kasku czerwonym, a więc Peter Karlsson. No i będziemy mieli powtórkę zakończenia tego biegu. Mam taki komunikat od realizatora. Popatrzmy, bo warto. A to był już właśnie moment, kiedy przecięli linię mety. No i jednak błysk szprychy lepszy był. Karlsson, chociaż Baran zostawił mu tam troszeczkę miejsca, nie blokował w niedozwolony sposób rywala. Przed nami dwa ostatnie decydujące wyścigi. Przypomnę, 41 do 37 dla drużyny gości w biegu 14. Tomasz Rępała, kask żółty, i Maciej Kuciapa, kask biały. To oczywiście para gości, Michał Szczepaniak, kask czerwony, i Piotr Dym, kask niebieski. Niespodzianką na pewno jest brak w biegach nominowanych Tomasza Jędrzejaka, no ale jego dorobek punktowy był słabszy niż kolegów. Natomiast w biegu 15 to również niespodzianka jak najbardziej pozytywna dla kibiców z Rzeszowa. Pojedzie po raz pierwszy w tym sezonie, o ile się nie mylę, Dariusz Śledź. Ale na pewno Kuciapa i Rępała będą chcieli już w tym biegu przechylić szale na korzyść zespołu gości. Czy tak się jednak stanie? Podniósł koło do góry Tomasz Rępała, stracił na starcie, no i w konsekwencji to para gospodarzy prowadzi, chociaż Tomasz Rępała teraz atakuje po wewnętrznej, jakżeż tam jest ciasto i jakżeż kapitalnie zachowali się żużlowcy. Wszyscy trzej, Tomasz Rępała i Michał Szczepaniak i Piotr Dym, że tam nie doszło do karambolu. Dym z Rępałą teraz walczą o dwa punkty, no zdają sobie sprawę, jaką wagę ma ten bieg. Szczepaniak już daleko z przodu, już bezpieczny, natomiast Piotr Dym na pewno będzie odpierał do końca ataki albo Tomasza Rępały, albo Macieja Kuciapy, który po dwóch bardzo dobrych startach później niestety, być może mając jakieś kłopoty sprzętowe, zawodzi, bo miał najpierw 0 punktów, potem defekt, no i teraz na jedno drążenie przed końcem też jedzie na ostatniej pozycji, a więc czyżby 5 do 1, czyżby gospodarze mieli wyrównać straty i o wszystkim miał zadecydować ostatni bieg. Wszystko na to wskazuje Michał Szczepaniak i Piotr Dym zrobili swoje, drodzy Państwo. Zrobili to, co do nich należało. 42 do 42. I bieg 15 zadecyduje o wszystkim. Michał Szczepaniak, jak tu tego 22-letniego
zawodnika, który pierwszy sezon jeździ dopiero jako senior, nie chwalić. Popatrzmy jeszcze raz. Kapitalny bieg, szczególnie pierwsze odrążenie. Tutaj wydawało się, że wszystko będzie bezproblemowo. Wyskoczył ze startu Michał Szczepaniak po zewnętrznej, dołączył do niego Piotr Dym, ale z tyłu zwróćmy uwagę na ten atak Tomasza Rępały. O mały włos nie wyprzedził naraz dwóch rywali. Jednak Michał Szczepaniak zorientował się, o co chodzi, zjechał do krawężnika, zablokował rywala i pozwolił również odjechać Piotrowi Dymowi, chociaż tam Dym miał jeszcze przejściowe kłopoty z Rępałą, jeszcze musiał pogimnastykować się, aby zdobyć dwa punkty, no i punkt bonusowy, przepraszam, za plecami swojego kolegi. Drodzy Państwo, i zaraz wszystko się rozstrzygnie. Nerwy udzieliły się Peterowi Carsonowi i jego ekipie. Założył czerwony kask, przyzwyczajony, bo w takim startował w dotychczasowych biegach. Tymczasem ma jechać w kasku niebieskim, w kasku czerwonym Mariusz Węgrzyk, w kasku żółtym Mikel Max i w kasku białym Dariusz Śledź. Goście prowadzili przez większą część tego meczu. Jeszcze po 12 biegach ich przewaga wynosiła 6 punktów, a teraz jest remis. Gdyby przegrali, byłaby to prawdziwa perfidia sportowego losu, ale taki jest żużel. To może się zdarzyć. Może się zdarzyć, że wygrają. Może być również remis, jeżeli remis będzie w tym 15 biegu. Na pewno nie zadowoli on w pełni jednych i drugich, no ale poczekajmy. Max, Węgrzyk, Śledź i Carlson, a więc kto ze startu lepsi? Jednak goście, oni prowadzą, Śledź szeroko, a przy krawężniku Mikael Max i jadą jak na razie rzeszowianie na 5 do 1. Czyżby więc jednak oni? Peter Carlson na miejscu czwartym, to spora niespodzianka, na miejscu trzecim Mariusz Węgrzyk. Carlson jest już trzeci, ma jednak bardzo dużą stratę do Dariusza Śledzia i do swojego młodszego brata. Obejrzał się Śledź, wie, że musi być czujny do samego końca. Połowa wyścigu już za nami i jak na razie cieszą się kibice z Rzeszowa. Jeszcze jedno okrążenie. Kosmiczna przewaga Mikaela Maxa. Próbuje teraz Peter Carlson zaatakować Dariusza Śledzia, ale nawet gdyby jego wyprzedził, to nic nie da. Śledź broni się jednak mądrze. No i chyba będzie 5 do 1. Tak jest. 5 do 1 dla pary Marmy Polskie Folie z Rzeszowa. Niepokonany Mikael Max, bohater dzisiejszego spotkania, i goście wywożą z Ostrowa 2 punkty, a więc pierwsza porażka w tegorocznych rozgrywkach drużyny Taru Dartonu. Popatrzmy jeszcze raz na powtórkę 15 biegu. Kapitalny start Mikaela Maxa, znakomity również Dariusza Śledzia. Potwierdził Dariusz Śledź, że potrafi jeszcze jeździć. Tak było do linii mety, po słabym starcie nic nie mógł zdziałać Peter Carlson i oto wynik końcowy 47 do 43 dla drużyny z Rzeszowa. Popatrzmy na dorobek punktowy poszczególnych zawodników. Zaczynamy od zwycięzców. Mikael Max 15 punktów komplet, Karol Baran 3, Tomasz Rępała 6, Dariusz Śledź 9 punktów, Maciej Kuciapa 5, Dawid Stachera 4 i Paweł Miesiąc 5. A teraz drużyna gospodarzy. Tomasz Jędrzejak 5 punktów, Michał Szczepaniak 10, Mariusz Węgrzyk 7, Piotr Dym 8, Peter Carlson 12, Sebastian Bruchheiser 1 punkt, Bartosz Kwiatkowski bez punktu. Dziękuję Państwu za uwagę. Mecz komentował Robert Noga. Za tydzień będziemy w Rybniku na meczu RKM Inter Tartu Ostrów.
Program sponsoruje producent rodziny membran wysokoparoprzepuszczalnych Dachowa Marma Polskie Folie.